Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i powstrzymałem się w tym tygodniu. Cały tydzień grałem w zupełnie inne gry, specjalnie tylko po to, żeby później nie musieć przeprowadzać żadnej retrospekcji. No jesteśmy tutaj, gdzie być powinniśmy... Oh shit, dobra, tylko momencik. Najpierw zajmijmy się pyszaczkami, bo tutaj... O, w sumie też zombiakami przy okazji. Nie, to może na początek delikatnie się oddalmy. Nabierzmy zdrowego dystansu do sytuacji. No, a teraz jak prosiaczek podejdzie, o ile podejdzie, tego załatwimy. Nie, ale pierwszy będzie zombia. Ale zespół z prosiaczkiem, albo nie. Trzeba pamiętać, że ciosy od zombiaków przyprawiają naszego bohatera o stan klątwy. Czyli nie jest fajnie. No ale dobra, te świnki już powinny dawno temu paść. Dobra, w dwie ręce złapmy. Pomachajmy troszeczkę. No dobra, może teraz. Bam. Ej, no czemu to nie weszło? Takie cięcie musi być, tak? No ale dobra, no nie straciłem zbyt dużo tego zdrowia, więc wyknijmy sobie Estusa. I lecimy dalej, no sam już się nie mogę doczekać, co tam tak właściwie się znajduje. No wiem, że tutaj te dwa głazy zaraz powinny się stoczyć. Takie coś, w ramach pułapki, dobra, no to wbiegnijmy szybko na górę. Tam chyba jeden zabił się sam. Bo to jest to, że jak oni puszczą te głazy, to one zjeżdżają na początku najpierw na nich. Nie wiem, czy twórcy tego nie zauważyli, czy po prostu nie byli w stanie tego jakoś obejść. No ale spójrzcie, no jeżeli on puści ten kamień... No dobra, kurczę, już teraz nie puści pewnie, a może? No, to go zabija, bo jest tak blisko po prostu. Bo oni muszą rozwalić ten płotek, a rozwalenie płotka to jest samobójstwo. No ale też cios z tego kamienia też jest mocarna rzecz. Ale dobra, rzućmy mroczną broń na naszą broń trzymaną w prawej ręce. No i tam jest grupka przeciwników, z którymi trzeba się będzie rozprawić, zanim pójdziemy dalej. No, ale wydaje mi się, że parę ładnych machnięć i starczy. A takich ładnych. Dobra, troszeczkę za mało. No, ale to powinno pozamiatać. Z zupełności wszystkich. Ktoś jeszcze coś zostawiliście może? O, duszki się kręcą. No dobra, mam nadzieję, że jeżeli tutaj będzie jakiś boss, to będzie też odpowiedni znak przyzwania. O proszę bardzo, dowód, że tutaj jeszcze nie byłem. Dużo odłamek tytanitu. Zawsze w cenie. Dobra, no chodźcie dalej, panowie, ej. Jesteście zbyt wątli, żeby mi zagrozić w jakikolwiek sposób, serio. Już moje pchnięcia nawet potrafią obu was zabić, a to jest cios wybitnie skierowany w pojedynczego przeciwnika. No nie, spoko, opłaca się. Grać proza nagraniami i dopakować delikatnie postać. Ale to już w kółko wychwalam. Dobra, zombiaki zostawiają odłamki tytanitu. Fajnie by było na nich przyfarmować. Co to jest? W sumie nieważne, otwierajmy. Ahoj, przygodo! Pająki, czyli trucizna. A może po prostu pająki na drzwiach to pająki w środku. To by było bardzo proste. Okej, okay. Rozrzucone kości i chyba nie tylko kości. Dobra, i dziury, z których pewnie coś zaraz wyjdzie. Dobra, kit, biegniemy. Póki nic mnie nie atakuje, jest spoko. To bym mógł schęć... Nie, dobra, wiecie co, tutaj odpalmy to. Może boją się światła i to będzie moja bezpieczna przystań, a będę musiał przed nimi uciekać. Tylko tak, gdzie ja mam moje motylki są? Dobra, pochodnia odpalona. No chyba, że kompletnie się pomyliłem, tego się nie odpala. No, na szczęście nie. Nie chciałbym tak bez podstawy zmarnować motylka. Już niewiele ich mam, chyba 12. Nie, wcale cię tam nie widać, ty gnoju. Dobra, to jeżeli pozwolicie, to ja sobie rzucę już zawczasu mroczną broń. No przecież tam tego chamsko widzę. Ej, kło! Sorry, w każdej z dziur coś się kryje. Run like hell! Nie, przybiegnijmy. Nie wyszły. Ale moment, to nie jest na takiej odpowiedniej wysokości, że mógłbym go spróbować czymś dziabnąć. Nie wiem, może włócznie błyskawic? Nie? Ej, dostał. Łoż, kurde, wyszły wszystkie! Nie taki był mój plan, nie taki był mój plan. Ej, ale dobra, no jedno mocarne cięcie. Łeee, no dobra, to sorry. Ja się spodziewałem... Oj nie, sorry, moment. Spójrzcie na moje zdrowie. Nie jest go zbyt wiele już. Nie, dobra, czyli może nie są zbyt wytrzymałe, ale jak już dziabną, to dziabną. Wielka kosa? Ale nie, jak zmienię teraz broń, to zniknie mój efekt. Ale dobra, weźmy to. Ej, no przecież widzę cię tam. O kurde. Co to jest? Co to jest? Przepraszam bardzo. Cokolwiek to było, zniknęło. Ale nie, byłeś tam podnieść przed zabójstwem. Ej, tego nie mogę. Dziwne.
Ciężki bełt. Całe 20 sztuk. Ja bym miał do pająków strzelać. Nie, dobra, wiecie co? Jeszcze odpalimy jeszcze raz pochodnię. Tym razem już bez użycia motylka. I zapalimy tamtą pochodnię stacjonarną. Faktycznie, boicie się czy tego ognia, czy nie? No patrzcie, jak jest blisko, no właśnie. O, super. Na szczęście nie zostawił żadnego przedmiotu, bo na pewno bym go nie wyciągnął. No ale dobra, dalej. Godzina 52 minuty na koncie mojej pochodni. No nie używam tego, tylko podpalam to, co jest. Dobra, jedziemy dalej. Brniemy do przodu. No i tu się spodziewam do jakiegoś dużego pająka. Więc tak, przed tą iluzoryczna ściana i skarb. O, tu? A może tu? Tak jest, dokładnie. Wiecie co, wszystkie pewnie będą mówiły o tym samym. Uważaj, błyskawica, eliminacja po kolei. Dobra, to może być dobra rada, ale jeszcze w sumie nie powinienem oceniać. A jak już być, kurczę, życzliwym, top na całego, od razu. Tu nic. Nie, bo zdarzyła mi się, kurczę, żwaza, gdzie były zwłoki w środku, zwłoki miały chyba bodajże kościany pył, który ulepszył mi estusa. Kurczę, nie, naprawdę, warto trzaskać wszystko. No dobra, to jeszcze nie jest przejście przez mgłę. Ale w ogóle, moment. Mogę rzucić okiem, co tam się tam właśnie znajduje. No, wygląda na jakiś dół. Dobra, co tutaj? Przed tobą szczęście! Serio? No tak, no muszę się zgodzić. Nie za robota. No dzięki, przyszedłem korytarz. Wow. Nie, tu nic nie ma ukrytego. Uderzmy w ścianę raz i w drugą ścianę też. Luz, ale ja słyszałem tutaj jakieś modły. Jakby w oddali. Nikogo nie widać. Dobra, co jest w urnie? Woda by trafić. Chyba woda albo coś innego. Nie, jakaś biała substancja. Nie, nie, nie. Nie chcę strzelać, co to mogło być. No ale co, sądzicie, że podołam sam z bossem? Tam pewnie będzie. Eliminacja po kolei, tak? I uważaj błyskawice, czyli ja pewnie będę musiał czegoś innego używać. Okej, to może tak. To zawsze warto zrobić na początku. Zjedzmy też dodatkowo klejno życia. No dobra, powiedzmy, że jestem gotowy. Dobra, zapraszam. Wszystko to, co jest po drugiej stronie. Mag i co? Shit. O kurde! Dobra, okej. To trzeba to zrobić inaczej. Fuck. Shit! Dobra, rzucają zaklęcia. Ale dobra, tymi zębeczkami chyba nie będę się musiał zajmować. Tak z... od razu. No, nice one! Nie, serio, opłaciło się. I co teraz? Tylko, kurczę, twoja kongregacja została. Wierni. No dobra, pozostaje ci tylko wierni. I co teraz? Inaczej, wierni bez czegoś, bez osoby, która ich prowadzi, no powinni się, kurczę, rozpierzchnąć po kątach, oddalić się. Nie, no dobra, trzeba zacząć machać po prostu. Trzeba skrócić ich cierpienia, no nie mają już kogo wyznawać. Zabrakło im pasterza, który by ich poprowadził. Ej, a w sumie, a może mnie? Ej, chcecie być moimi wyznawcami? Ej. Nie, no w sumie dobra, ja nie chcę być wybredny, ale chyba się nie nadajecie. Niestety. Ej, ale wiecie co, będę miał problem, żeby w tych trafić chyba. Albo chyba, że tak. No właśnie. No dobra, co to wszystko? Dostanę wielką duszę, serio? Za takie coś, nie, może niewielką, ale dużą duszę? Nie, no to właśnie myślałem. Tylko sztaba tytanitu. No dobra, ale estuska sobie łyknijmy. Nie, nie będę zostawiał wiadomości, że dobra robota i w ogóle nie ma potrzeby. To pani w sumie wygląda... jest tak ładnie wyrzeźbiona, że jakbym użył gałązki, to może by się zamieniła w człowieka nawet. A dobra, co tutaj? Głosi. Wiadomość. Drzwi. Co czy... kurde. Sorry. Oceniłem pozytywnie, znaczy w jedyny możliwy sposób, a w sumie to jest pozytywny tylko. Nie można dać negatywnej oceny. A, troszeczkę za wcześnie oceniłem. Tam nie było żadnej drzwi, ale w sumie tam był znak zapytania chyba, tak? Moment. Słysz mnie jeszcze raz. Nie plama... a, już teraz plama krwi. Chyba, że to była jego wiadomość, że bardziej się zajął pisaniem niż walką. No i zapłacił najwyższą z możliwych cen. Dobra, takie pochodnie już widziałem, ale moment, to jest wejście na górę. Ale zanim to, zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Nie wiem, ktoś próbował skakać? Ej, tam ewentualnie można spróbować. Ej, okej.
No i też tutaj, oczywiście. Z wyciągniętą tarczą. Jakżeby inaczej. I to był dobry wybór, się okazuje. Dobra, co tam wiadomość głosi? Wyjazd dla cień. Łe? Serio? Nie, chyba nie. Chyba właśnie światło. Chyba, że tą wiadomość trzeba rozkminiać tak jak wiersze na języku polskim. Co autor miał na myśli? Może to było po prostu przeciwieństwo. Tak, żeby skłoniło do refleksji. Nie, dobra, nieważne. 16 tysięcy to jest w dalszym ciągu pewnie za mało, żeby mógł się udać bezpiecznie do Majuli. Sprawdźmy, rzućmy okiem w status. Tak, potrzebuje 31 tysięcy, więc nie ma co się tam wybierać. O, widzę pan też w masce, tej samej co ja. Grzesznica jednak zapadła wszystkim w pamięć. Dobra, to skoro jednego mini-bossa mamy już za sobą... Ej, moment, tu jest coś jeszcze. I tu coś może być schowanego, ale... Chyba klątwę wyczuwam. Albo pył i nic więcej. Tajne drzwi? Secret door? Coś? A faktycznie teraz widać, jak się tekstury rozmywają troszeczkę z bliska. Tak wygląda, jakby, nie wiem, w trakcie ruchu były albo coś, takie rozmyte. Nie? Ale aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, zresztą w większości z was pewnie też nie, bo... Jeżeli trzymacie średniej wieku widzów, no to Minecraft jest jedną z waszych ulubionych gier. Czego ja troszeczkę nie rozumiem. Okej, dobra, moment. Nie wiem, czy za bardzo się nie rozgadałem przed jakąś większą walką. Nie mogę go namierzyć. Dobra, a mogę podnieść przedmioty? Nie wiem, czy on się splunka, że kradnę. Niknąca dusza. Dobra. W dalszym ciągu spokój. Nie atakuje mnie. Kadzidło sceptyka. Okej, dobra. Czyżby kolejny z, nie wiem... Mrocznych członków zakonu? Znaczy członków mrocznego zakonu, w sumie. Mroczny członek. Znaczy, że nie myty. Mała tarcza kapłana. Po co mi mała, jak mam taką wielką i jeszcze lekką? Żara z Sezy. O, to jest okazuje się, że bardzo przydatne. Zwłaszcza przeciwnicy mają tendencję do znikania po dłuższym czasie. Ale dobra, zagadajmy, bo chyba mogę, tak? No to wszystkie zwłoki dookoła ciebie i twój stoicki spokój. It is written upon your face. You have doubts about something you did. Co za zabójstwo Pejta? I am Cromwell. Regret, anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are. No jeżeli doceniasz całościowo wszystkie aspekty życia, no to też trzeba doceniać, okej. Okay. Okej, dobra. Don't you agree? Ale jak, tylko one? Nie, to się nie zgadzam. Nie. No. Bewildered by your own actions. You poor little thing. Co, że jestem oszołamawiający? Yes, how tiny and frail are we? Small and fragile. But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Co mam się wyspowiadać teraz? Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me. No dobra, mogę być szczery. Nienawidzę Minecrafta, chociaż w niego nie grałem. Nie no, mogę poprosić, ale to za chwileczkę. Tylko może najpierw zobaczmy, co ma do sprzedaży, bo może się okazać, że jak będę szczery, to mi powie, ej, kurde, koleś, wypieprzaj mi z taką szczerością, co ty narobiłeś w życiu? A biały kapłan, czyli nie, w ogóle nie, chyba nie trafiłem. Zupełnie. Ten pierścień już mam, ale nie mam tego. Ale nie, dobra. Przed krzotokami się nie będziemy musieli bronić. O, kurczę, dobra, coś porządnego. Wytrwałość. Co to daje? Otóż rzucającego walem czystości. Zapewne tymczasem odporność zmiany stanu postaci. A asceci z Lindel są wysyłani do odległych krain, by głosili wiarę i się w niej umacniali. Wielu z nich postanawia jednak nie wracać. No, wiecie, tam nie, w szerokim świecie pewnie nie ma celibatu. Nie, ale to jest bardzo możliwe. Nie, dobra, ale tutaj mamy tak. Ej, tego nie mam. Wielkie leczenie, wspaniały cud, dostępny jedynie do... No, ale jedno życie, to chyba specjalnie tego, że tak powiem, nie miałem. Nie kupowałem. Modlitwa do rozdrowienia, moc... Nie no, wszystko mam oprócz tych dwóch. Ej, strzępki życia. Ezoteryczne zaklęcie stworzone przez Navlana, sławnego wygnanego czarownika. Budzi duszę dawno pochowanego zmarłego. Ej! Brzmi ciekawie. I święty dzwonek katalizatorem.
Heretyk na Wlan został poddany egzekucji wraz z całą jego wioską, a samo wspomnienie jego imienia traktowano jako zbrodnię. Powiada się, że stało się tak, ponieważ próbował on zajmować się zakazaną sztuką wskrzeszania. O kurde. Ej, kupmy. Nie wiem, czy to się kapłanowi spodoba. Ale dobra, rzućmy jeszcze okiem na te szaty, bo mogą być dobre, się okazuje. Kapłanów z Jang Lake. To męskie nakrycie głowy, okej, okay, super. Czy to nie będą duszyczki wydane tak po prostu, tak be? Bo mogę? Sutanna. Nie, dobra, to zaważyło. Podziękuję. Ale może kupię wytrwałość. Dobra, czemu nie? Żeby później nie było, że jestem sklerą. A może też. Aaaa, nie, niech będzie. Mimo tego, że nawet nie posiadam tyle wiary, żeby tego używać. Ale to jest podobno najlepsze z możliwych leczeń. Więc dobrze je mieć. O, jeszcze zakupoholizm. To czy. No nie no, duszohopoholizm? Nie no, nagminnie wydaje za dużo dusz. Więcej niż powinienem, więc. I ask for forgiveness. Then tell me of your transgression. No już to powiedziałem wcześniej, sorry. Ile? Przepraszam, nie, nie, nie. 153 tysiące dusz. No! Then you wish to stand and face your own sins? No, już bardziej. Such virtuous fortitude is rare. And I sincerely commend. Ale serio, samo zbieranie tylu dusz mi zajęło, nie wiem, całą grę pewnie, ale jeszcze każda śmierć wprawiałaby moje serce w palpitacje. Bym się bał, że zginę i wszystko przepadnie. No tu nie ma banków, gdzie możesz sobie odłożyć już zebrane duszyczki. Ej, chodź w sumie. Ej, może jakiś jest, tylko ja o tym nie wiem. Dobra, pogadajmy jeszcze. Anyone can be forgiven. No matter how. Surely. No akurat z tym się zgadzam. Anyone. Aha, dobra, ale to jest zgadka, którą będziesz powtarzał teraz w kółko, tak? Dobra, odchodzę więc, Cromwellu, odpuszczający. We must never forget our sins. Nawiedzają mnie koszmary co noc, przypominając o tym, że być może niesłusznie zabiłem Peita. Bo może tamten koleś ściemniał. No ale cóż, no takie jest życie, no. C'est la vie. Znaczy przynajmniej w moim wykonaniu, bo na pewno nie w wykonaniu Peita. On już tego życia nie złapie. Na pewno. No dobra, no to jeszcze kawałeczek dalej zabrniemy. Tam musimy zeskoczyć. Mam nadzieję, że bez zgonu. No. Dobra, okej, okay, gdzieś jesteśmy. Choć nie wiadomo gdzie. Ej, cholera, dobra. Trzeba to zrobić z główką. Cholera, będzie strzelał czymś. No, piernicz się. Ale tak powoli leci przejść przez ścianę? Nie. Dobra, to może tego mi się uda dziabnąć. Tak. Jest. Dobrze. Nawet mało zabiera. Tak szczerze powiedziawszy. Ale dobra, tylko ja tam muszę wejść na górę. Tylko wejść na górę jak? Tu są jakieś liny, ale mój bohater raczej nie potrafi poruszać się po linach. Ej, moment, pająk? Dobrze widzę. Nie przepadam za pająkami. Znaczy nie, żebym miał arachnofobię, co to nie, ale jakby mi taki włochaty miał po ręce chodzić, to krzyknąłby pewnie jak panienka i zrzucił go, czym prędzej. Ale to wcale nie jest arachnofobia. Nie, tak rozkminiam, jak tam mogę wskoczyć, bo... Ej, moment, ło. Ło, tam jest... Ej, czy ja w Dune, albo na jednej z planet w Gwiezdnych Wojnach. Tam nie myślę, że tam będzie robaczek. Ej, kurde, no jak tam wejść? Tam są odłamki tytanitu, bardzo mi na nich zależy. Dobra, ale to najpierw rzeczy, które są tutaj już przed nami, czyli łamacz kolczuk. Ej, no, kurde! Zabiłem jakiegoś kapłana już wcześniej, teraz muszę zabić jeszcze ciebie. No już sporo mam grzechów na swoim koncie. Zmuszasz mnie, żebym dołożył. Ach, no dobra. Wo. Powiedz, czy to jest przejście? No! Kurczę, no mogłem to zasłonić tarczą. Ej, dobra. Zobaczmy, jak bardzo wytrzymali na cięcia, ani trochę. Ej, moment, no wygląda jak na kromancie, tylko że na biało ubrani. Ej, no co to ma być? Ale dobra, w każdym razie jesteśmy na samym dole. Jesteśmy też pod ostrzałem cały czas. A tam w dalszym ciągu jest ten dół. Nie, dobra, trzeba łyknąć. O kurde, ej, to skąd? A tamten, ale oni mają zasięg. Wow, ale pająków! Ugh, fucking hate spiders.
Nie, dobra. Pij póki możesz, butelek Estusa jest dużo. Dobra. Skamieniała smocza kość, i tych przedmiotów jest bardzo mało w całej grze. Więc trzeba się cieszyć. Tylko póki co w sumie nie masz czego, bo tam kurczę moje odłamki tytanitu. W dalszym ciągu pozostają uwięzione na górze. Ej, tu są jakieś drzwi. Nie mogę z tej strony. Dobra, spróbujmy z drugiej. Tarcza niestety nie zasłania w całości przed zakręciami. Ej, widziałem tam ognisko! Tararana. Nie, nie w takim momencie! No! Nie. Na. Ej, jak Eric Cartman powoli. Ej, nie, muszę sobie kiek prawdę kupić. Ej! Cholera, może to jest na takiej samej zasadzie, co tamten? Dobra, w każdym razie jest martwy. Ja zaraz będę też ja, jeżeli we mnie jeszcze raz trafią. Więc pijmy szybko i ochoczo. Dobra, chyba nie spadnę, nie? Ej, nic nie zostawił. No co za skurczybyk, nie? Dobra, ale są drzwi. Może bym ich nie zauważył. A w środku biały kapłan. Dobra, nara. Czy mógłbym podejść? Dobra, nie muszę, dobra, sorry. Ej, wo. Ja przypominam, jestem człowiekiem, nie chcę tego stracić. No, jest gra o wysoką stawkę. A na szczęście padają dosyć szybko. Ej. Znaczy, mogliby bardziej obrzydliwe te pająki zrobić, bo to są jak po prostu duże wersje tych małych pajączków, które często zdarzają nam się, że chodzą nam po rączkach. I też po innych częściach ciała. No jak są na twarzy, to też jest zazwyczaj kończy się to autoliściem. Takie chcz! Na własną mordę, byleby zrzucić, zabić. Dobra, to będzie przejść. Aha, bo nie było innego. Ale się chowa, dobra. Chodź tu. Chodź. Ej, o kurde, no musiałem nie trafić oczywiście. To jest tak. Dobra, liczę, że to nie będzie pułapki. No. Półksiężycowy topór i wir dusz. Ej, brzmi zjawiskowo wręcz. Nie, ale najpierw broń. Tak, tu mam wielką kosę, ale teraz... Dobra, jak to wygląda w porównaniu z tym, co aktualnie mamy w ręku? No gorzej! Ale też zdecydowanie kilo więcej. Nie, czyli dużo gorzej po prostu. Ale nie, dobra, jeszcze z ciekawości. Jak tam kosa? Mniej kilogramów, o połowę mniej zabiera. No ale to jest kosa, że tak powiem, zero, a tu jest miecz wielki królewski plus 10. Ej, ale też moment. A tak wygląda tarcza kapłana. Mimo tego, że ta jest ulepszona... A nie, właśnie, nie, sorry, bo ja teraz patrzę na zamiennik miecza, no to we wszystkim, jeżeli chodzi o obronę, jest lepsza. Nie ma się co dziwić. Dobra, no to teraz tak, pozostaje mi sprawdzić wir dusz. Czy może już to miałem? Nie, nie miałem. 37 inteligencji aż potrzeba i 4 użycia zajmuje jedno miejsce. Jedno z zaginionych zaklęć zachowanych w krypcie nieumarłych wystrzeliwuje raz za razem samonaprowadzające dusze. Pocisków tego zaklęcia wyjątkowo trudno uniknąć, co czyni skutecznym przeciw ruchliwym przeciwnikom. Ej, ja tylko takich spotykam. Zwłaszcza w walkach PvP. Ale 37 inteligencji, no tego nie będę miał zbyt szybko. Zresztą zobaczmy. No... Tak, jeszcze za 11 poziomów najbliżej. Ach, no dobra, ale kochani, moment, ja w tym miejscu muszę niestety skończyć ten odcinek, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym już niedługo. Pozdro, cześć, hej!